Siemanko. Witam was serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Jakże słodeczny ten dzień. Och, czy u was też jest tak samo? Piszcie w komentarzach. Kochani, dziś niesamowita bitwa na pojeździe Paton 10 tieru, a gracz to dr Szwagiel, znany i lubiany kolega z składu Dołkap. Serdeczne pozdrowienia i dzięki za bitewkę. Na wstępie chciałbym przypomnieć, wysyłajcie jak macie dobre powtórki fanpage'em albo Discordem możecie się ze mną skontaktować. Linki są jak zwykle na dole pod filmikiem. No i co? Zapraszam na oglądanie, a ja pokrótce tutaj przypomnę naszego wspaniałego Patona, co on tutaj wyprawia i jakie ma statystyki. Dobrze, moi kochani. Paton, 10 tier. 2000 punktów HP do dyspozycji, 45 na godzinę, może jechać do przodu, 20 do tyłu, mamy tutaj kamuflaż stacjonarny 0,15, podczas jazdy 0,11, mamy tutaj, moi drodzy, do dyspozycji bardzo fajne działko 105 mm, które ma przeładowanie 8,34, bez dosyłacza i bez wentylacji, tak więc da radę zejść ze wszystkim poniżej 7 sekund. Tam chyba 6,90 da radę, czy 6,80, jak dobrze pamiętam. No i lecimy dalej. Czas celowania 1,9 w standardzie. Później mamy celność 0,36. Mamy tutaj do dyspozycji pociski na podstawie APCR-y, na goldzie hity. Idąc dalej, mamy tutaj też do dyspozycji działko minus 9 stopni opuszczanie działa. Do tego podnoszenie 19 stopni, penetracja 268, bardzo ładna penetracja, jak na ten czołg, na APCR-ach i na goldzie tutaj jest, moi drodzy, 330, tak więc bardzo dobre te tutaj akurat, no, co tu się dzieje, zobaczcie, aż właśnie musiałem zobaczyć, bo bardzo dobrą pozycję tutaj kolega zajął. I będzie ostrzeliwał teraz, nikt nie jedzie na szczęście też, tak więc nie chce atakować, tak więc te czołgi nie bardzo chcą się tutaj ruszyć do przodu. I kolega kontynuuje ostrzał, bardzo dobrze. Szybko jeszcze dokończę tutaj statystyki. Damage na minutę to jest 2800. Tak jak mówię, bez dosyłaczy to są wartości. I bez każdych innych wyposażeń, każdego innego typu wyposażeń, który może zboostować nam tutaj to przeładowanie. No idąc dalej, wieżyczka, 420 spota i pancerz. Pancerz, bardzo dobry pancerz, potrafi odbić ten czołg, ale to już wszyscy wiemy, zresztą Paton, znany i lubiany czołg przez wszystkich. Kadłub 152 na froncie, 76 boki, 25 tył. I wieżyczka 254 na froncie, 76 boki i 51 tył. No i właśnie o tym mówiłem, z tym dinganiem tego Patona. Zobaczcie, już kolega tutaj ma odbite 1400 uszkodzeń, bardzo dobrze to wygląda. M103, kolejna pestka. Wchodzą jak marzenie. Jak marzenie wchodzą te pestki. No i dobrze, pooglądajmy sobie w takim razie tą bitewkę, co tutaj się ciekawego dzieje. No, dobra. No i zobaczmy. No te czołgi nie chcą tam wyjechać, nie chcą zaatakować tych naszych. Zresztą tutaj sojuszników jest sporo, jak widzicie, na tej linii J8. Tak więc też jest całkiem fajna, bardzo dobra pozycja jest tutaj zajęta. Tym bardziej, że nie ma innego czołgu, który też tutaj z tej pozycji ostrzeliwuje te czołgi. Tak więc ma tutaj strzelnicę niesamowitą tym Patonem. I też wróg tak naprawdę no troszeczkę sobie go ignoruje, tak jak widzimy. Każdy raczej nie zwraca uwagi na ten jeden czołg, no a właśnie, 2700 uszkodzeń już jest. I wpadła jakaś też asysta. Niestety M103 odbija. I zobaczcie, kolega jeździ tylko na podstawowych apteczkach i zestawach naprawczych. Oj, szwagier, taka cebula na dychach, nie podoba mi się to. Bo Paton dobry, bo Paton to no, już słyszę po prostu jak on to mówi, nie? No ale dobra, zobaczcie, całkiem nieźle mu to wychodzi, na razie nie musiał używać tak naprawdę tych ani zestawu naprawczego, ani apteczki. No i Arta też, bardzo fajnie, że Arta tutaj nie daje popalić koledze.
No i ten is niestety, ale już teraz nie widać w ich boku, bo wieży to wiadomo, że się nie przebije. Ciężko w bok ostatnio nawet tą wieżę isa, no, chyba że z bliska jesteśmy dobrze przycelowani. I M103 do garażu. I sytuacja nie jest do końca taka, jaka powinna być, bo jest 5-8. Nie za ciekawa na pewno, ale proszę bardzo, is, bok wieży, nie, schował się już, już wychodził ten zaokrąglony, zaokrąglona część tylko wystawała, więc nie było szans, żeby ten pocisk się tutaj przebił. No i dobrze, zobaczmy. Jak wam, kochani, cały tydzień minął? Jak ogólnie wam weekend minął? Piszcie w komentarzach. Ja miałem niesamowity weekend. Zrobiliśmy 70 km po okolicach Milicza, tam przez lasy i te jeziorka. Bardzo fajne tereny, bardzo polecamy. Oczywiście na rowerach. Super, super wycieczka razem z moją Karoliną. No i co? Wracamy do bitwy. 6-10. No i zmiana pozycji. No ile mogłeś tam stać, powiedz mi, czwakrze? Nie żartuję. Było co strzelać, to trzeba było stać i strzelać. Taka jest prawda. Większość została wystrzelana, ale dobry tutaj przytomny powrót, trzeba przyznać. No bo właśnie, już wjeżdżają na kapa. Już jest fajnie, bo jest maszynka na skończenie. Co tam jeszcze mamy? Leopard. No i 2000 odbitał. Maszyna. Oby siadło. Tak jest. Pięknie. Ona chyba akurat skręcała w tym momencie, kiedy kolega wypuścił pocisk, więc bardzo dobrze, bo ten front potrafi bardzo często odbić. No i super. Strzelnica. 4400 już uszkodzeń. No a mamy tutaj czołgi. Zobaczcie. WT Aufik. Pięknie. Na skończenie zaraz wejdzie ta pestka. Ostatnia, oby tylko spod siadł, ale nie, tutaj kontynuuje kolega ostrzał na wszystkie czołgi, bardzo dobrze. No i właśnie, co z tym WTAF-em? Wykryje się? Strzelił, powinien go wykryć, kurczę, no. A jednak nie, jest na kapie, zobaczcie. No, musiałby podjechać, żeby wykryć tego WTAF-a. WTAF ma dobry kamuflaż, sam podjechał. Tak więc na szczęście dla kolegi, chyba tutaj zbyt pewnie się poczuli i zobaczcie, co się dzieje. Tak, jak najbardziej. Nie miał szans tutaj żadnych, bo powinien brać pod uwagę, że jednak Patton jest dość szybko strzelnym czołgiem NWT-ów, no ale chyba troszeczkę się przeciwnik rozpędził i bardzo dobrze korzysta z tej okazji tutaj kolega szwagier. No i dawaj tego obiekta, jest bokiem, idealna pozycja, żeby go tutaj przebijać. Nie wiem, dlaczego on to robi, ale chyba chce się odpalić na tą artę i na tego TDK-a, ale to... To tak nie wyjdzie, skoro tutaj jest wściekły Patton i szwagier w nim. No, 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 no. I M103 po wieży. Przepraszam, po włazie dowódcy. Tak jest, super. To nie jest chyba właz dowódcy, akurat tylko to jest działko. Akurat tym Amerykańcu. Jak ktoś wie dokładnie, to może albo mnie poprawi czy coś, jeżeli źle powiedziałem, ale chyba tak mi się wydaje, że to jest działo, to nie jest właz dowódcy. Właz dowódcy jest w innym miejscu. Akurat w tym czołgu w E5. No i super. 2-2. 7,5 tysiąca uszkodzeń. Odbitych 4400. Ja w ogóle dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że nasz kolega, nasz czołgista tutaj, kochany, ma 2000 punktów HP dalej. A jak sami widzicie, jest... O, świecie, nie wierzę, normalnie, co tu się wydarzyło. Jest czołg po lewej stronie. Tak, jest cała fałka. O Jezu, kochany. Boże, jakie prezenty. Jezu, kochany. I będzie atak, tak jest. Jest teraz atak. Trudno. Trzeba poświęcić HP, no, ale trzeba objechać. Trzeba objeżdżać, tylko tak... O, dobra, dobra. Dobre, dobre, podoba mi się to. Ma lepsze przeładowanie Patton, więc powinien sobie bez problemu poradzić z tą fałką. Arta nie pomaga tutaj tej fałce. Jeszcze teraz... No, prędkość zadziałała Pattona aż niemożliwe tak naprawdę, że tak... Jest odbicie. Sporo szczęścia. Boczek był pokazany. Fałka chyba zestresowana, nie przymierzyła. Jest, zajeżdżony będzie. Zajeżdżony. WTAW strzelił i teraz... Tak jest. Kończymy czołg elegancko, bardzo fajnie. Została arta. 7 czołgów, 9200 uszkodzeń, 5100 odbitych. Wow. Na meda. To jest właśnie ten magiczny Patton. Potrafi naprawdę sporo odbić. Jest bardzo, bardzo dobrym medem. Wszystkim go polecam. I czy będzie ten ostatni frag?
Tak jest. Radley Walters 9252 uszkodzeń, 5180 odbitych, 388 asyst. Niesamowita bitwa. Serdeczne gratulacje. No i co, kochani, nie zapomnijcie zostawić łapki, zasubskrybować mojego kanału. Widzimy się za niedługo. Trzymajcie się ciepło. Narka. Cześć.